Witam moi drodzy! W dzisiejszym odcinku zrobimy muzyczny ranking 3 utworów z gry Heroes 3. Będą to utwory Necropolis Town Demy, Castle Town Demy oraz Inferno Town Demy i zdecydujemy, który utwór jest muzycznie najlepszy. Analiza będzie polegała na 3 pytaniach. Pierwsze, jakie skojarzenie... Za głośno. Jakie skojarzenie buduje ten zamek? Drugie, jak użyte instrumenty budują atmosferę w danym mieście? Czyli przeanalizujemy, jak dźwięki instrumentów oddają nam naturę, architekturę oraz stworzenie w danym mieście. Trzecie, dokonamy oceny od 1 do 5. Pierwszy soundtrack, o którym porozmawiamy, będzie Castle Town Demy. Czyli zadamy sobie pierwsze pytanie, jakie skojarzenie budzi w nas ten zamek. W zamku, jak wskazuje sama jego nazwa, zobaczymy tradycyjne średniowieczne wojsko, na czele którego stoją anieli. W murach zamku toczy się spokojne życie wojska, a więc wywołuje u nas uczucia pozytywne. Ten zamek nie wydaje się być wcale takim jednoznacznym. Kompozytor się zdecydował poprowadzić frazę muzyczną w następujący sposób. Na początku frazy muzycznej słyszymy tonację durową, czyli w nastroju bardzo podniosłym. Już na koniec tej frazy słyszymy jednak tonację molową. Poprzez cały utwór odczuwamy zmiany nastroju. Fraza muzyczna rozpoczyna się w humorze podniosłym, a kończy się poczuciem lekkiej trwogi. Do tego utworu narysujemy tabelkę, którą podzielimy na 2 części. W pierwszej części znajdzie się motyw niebezpieczeństwa oraz grozy, w drugiej części motyw bezpieczeństwa, motyw wojskowy, bardzo podniosły, oraz uczucia pozytywne. Na sam początek słyszymy grające epickie skrzypce w tonacji durowej, czyli jak opowiadałam wcześniej, w humorze podniosłym. Skrzypce grające w tonacji durowej odwołują się do miejsca bezpiecznego. Tonacja durowa również kojarzy się nam z tematem wojskowym, a mianowicie ze zwycięstwem. Jednak słyszymy, jak na koniec frazy melodia grana w skrzypcach kończy się w tonacji molowej, czyli w tym nastroju pochmurnym. Odwołuje się to do ewentualnego niebezpieczeństwa, czyli do bitwy, ewentualnej klęski. W takim razie skrzypce odniosłabym w tabelce i do pierwszej części, i do drugiej. Również na sam początek słyszymy, jak rytm nam wystukuje perkusja. Przypomina rytm marszu, pod który toczy się codzienne życie wojska. Posłuchajmy. Na koniec frazy słyszymy dogrywające bębny, które również można skojarzyć z tematem wojskowym, a te bębny, raczej bym powiedziała, podkręcają ten temat niebezpieczeństwa. Bardzo mocno na siebie zwracają uwagę również dzwony. Kiedy słyszymy dzwony, wyobrażamy sobie mury miasta, wieżę kościelną lub basztę. Myślę, że w tym kontekście możemy skojarzyć dzwony z rytmem codziennym wojska. Środek utworu możemy skojarzyć z tematyką anielską. Słyszymy przyjemną, ciepłą harmonię, która gra nam harfa. W arpeggio pokazuje, czym są arpeggio. Harfa ma sama w sobie jako instrument ciepłe i przyjemne brzmienie. Najczęściej nam się kojarzy z dobrymi bohaterami, a więc wywołuje w nas uczucie bardzo pozytywne. Harfa gra bardzo w tle. W tym utworze również możemy usłyszeć flet delikatnie dogrywający końcówkę frazy. Flet najczęściej się nam kojarzy z nadzieją, a więc też budzi w nas uczucia pozytywne. Posłuchajmy na sam koniec taki instrument jak fagot od tego momentu. Dźwięki fagotu najczęściej nam się kojarzą z ukrytym niebezpieczeństwem lub wrogiem. Brzmienie tego instrumentu jest nieco spłaszczone i ciche. Na podsumowanie analizy soundtracku Castle Demy możemy powiedzieć o zmiennej tonacji w tym utworze, a więc o 2 zakładanych różnych nastrojach. Połączenie takich 2 nastrojów w jednym utworze wydaje się być niesamowicie trudnym. Napisz w komentarzu, jakie ty miałeś skojarzenie z tym utworem. Może miałeś jakieś inne? Podziel się!
Na początek stawię temu utworowi ocenę 4,5. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejny soundtrack, który omówimy, jest Necropolis Town Demo. Miasto Necropolis, jak wiadomo, jest miejscem nekromantów oraz rycerzy śmierci i raczej nie kojarzy się nam z niczym pozytywnym, lecz odwrotnie możemy to skojarzyć z lękiem, strachem oraz poczuciem wielkiej grozy. Posłuchajmy kawałek tego utworu. Na rozpoczęciu utworu słyszymy ciężkie, bijące dzwony, które kojarzą się nam z kościołem lub starą kaplicą. Możemy wyobrazić sobie, jak w nocy mistycznie się kołyszy taki dzwon na cmentarzu. Również przy samym początku słyszymy nisko grający syntezator lub kontrabas. Słuchając niskiego brzmienia tego instrumentu, możemy sobie wyobrazić, jak rozpłaszcza się mgła nad miastem Necropolis. W górnym rejestrze słyszymy wysokie, syntetyczne solo soprano. Sopran to jest taki bardzo wysoki kobiecy głos i ja takim śpiewam. Możemy sobie przedstawić, że to jest symbol niespokojnej duszy kobiety, która krąży nad Necropolią. Trochę później zaczynamy słyszeć już cały chór. Brzmienia całego chóru możemy zinterpretować jako głosy niespokojnych dusz tego miasta, które nie mogą znaleźć ukojenia. Również słyszymy podczas całego utworu nisko grające wiolonczele oraz kontrabasy, grające w niskim rejestrze bliskie od siebie dźwięki, czym budują napięcie w utworze. Melodia skrzypiec jest oparta na półtonach. Zaraz pokażę, czym jest półton. A więc skrzypce grające melodię opartą na półtonach również mocno podbudowują napięcie. W soundtracku Necropolis Town Demo usłyszymy również fagot grający temat Dies Irae. Posłuchajmy. Ale najbardziej charakterystycznym instrumentem z całego utworu jest klawesyn. Klawesyn jest instrumentem barokowym i najczęściej się wykonuje na nim muzykę dawną. Jego brzmienie również możemy skojarzyć z muzyką kameralną. Necropolis Town Demo jest bardzo charakterystycznym soundtrackiem zawierającym w sobie elementy muzyki sakralnej, czyli Dies Irae sekwencji wokalnej. Uważam, że muzyka świetnie oddaje lokalizację, ale pomysł, żeby zmiksować muzykę sakralną z soundtrackiem do gry, uważam jednak za fenomenalny, a więc stawię temu utworowi twardą piątkę. Podziemne miasto Inferno, rozlegające się na lawie, to jest kolejny soundtrack, o którym porozmawiamy. Muzyka z Inferno jest niesamowicie epicka. Posłuchajmy kawałek. Na sam początek słyszymy grające skrzypce w artykulacji tremolo. Taki sposób artykulacji wywołuje w nas niesamowite poczucie niebezpieczeństwa. Główny temat grają waltornie lub tuby. Nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić. Napiszcie, jak wy uważacie. W moim coverze to na pewno zagrały waltornie. Temat grają waltorni lub tuby, które kojarzą się nam z groźnym miejscem, a poza tym brzmienie dętych blaszanych instrumentów jest niesamowicie epickie. Od środku utworu zaczynamy słyszeć szybko grający temat oboju, który kojarzy się nam z chaosem. Od środku do samej kulminacji, mimo że się nakładają po drodze kolejne warstwy instrumentów, wciąż słyszymy tą szybką melodię, która się powtarza, a więc nagromadzenie różnych dźwięków wprowadza nas w ogromny chaos, jak to w diabelskich miastach.
Również nisko grający fagot kojarzy się nam z niebezpieczeństwem, z ukrytym niebezpieczeństwem, a więc możemy go skojarzyć ze stworzeniami, które mieszkają w tym demonicznym mieście. Inferno Town Demy jest niesamowicie ekspresyjnym soundtrackiem. Szczególną robotę epickości w tym utworze nadają instrumenty dęte blaszane. Ta muzyka również świetnie pasuje do lokalizacji, do której była stworzona, ale ze względu na to, że nie znalazłam tutaj więcej skojarzeń, postawię temu utworowi 4. Ale tak naprawdę każdemu z tych utworów dałabym po 6, bo każdy jest świetnie dopasowany do lokalizacji. A więc zapowiedziany ranking. Na pierwszym miejscu znalazła się Necropolis Town Demy, na drugim miejscu Castle Town Demy i na trzecim miejscu Inferno Town Demy. Napisz w komentarzu, jaki jest Twój ranking tych 3 utworów. Może masz inne zdanie, podziel się im w komentarzu. Jeżeli chcesz więcej takich analiz muzycznych z gier, napisz mi również w komentarzu, z jakiej gry i jaką muzykę mogłbym przeanalizować. Po więcej analiz muzycznych oraz muzyki z gier zapraszam do mnie na kanał. Subskrybuj, staw łapkę do góry, cieszę się Cię widzieć.